Cześć, Wojtek Monaczek, Mikado Fishing Team. Jesteśmy na pokazach nowości na 2020 rok. Jesteśmy na Zalewie Sulejowskim, piękna pogoda. Pokażę Wam najnowsze produkty, jakie wypuszczamy na kolejny sezon. Kołowrotek karpiowy MK, świetny młynek. Duża szpula typu long cast. Bardzo mocna przekładnia, ślimakowy posąg szpuli. Wolny nawój, wolna oscylacja. I hamulec tak naprawdę typu quick drag, czyli szybki hamulec, świetny do karpiowania. Dodatkowo ten wygląd, ten design. Matowe, karbonowe wykończenie, topowy model kołowrotka. Będzie dostępny w dwóch wielkościach, 8000, czyli to jest właśnie ten model dedykowany do kijów 12 lub 13 stóp. Oraz mniejszy 5000, który świetnie sprawdzi się w kijach dziesiątkach, na przykład do wywózki. Drugi kołowrotek. Noctis jest zbudowany na wnętrznościach naszego sprawdzonego kołowrotka surfcastingowego, czyli naprawdę mocne bebechy. Duża szpula long cast, też tutaj mamy bardzo wolny posuw, idealny nawój i bardzo szybki hamulec. Jest troszkę szybszy niż w MC. To też jest propozycja na kolejny nasz sezon. Idziemy dalej, kolejny produkt. Nowe pudełko Rigbox, bardzo ciekawa propozycja. Zapinana na system magnesów, wyposażona w komplet małych, drobnych przegródek. Jest ich naprawdę mnóstwo. Są dzielone na 2, na 4 lub pojedyncze. Możemy tu schować wszystkie klipsy, krętliki, wszystkie drobne akcesoria, nie wiem, zatyczki, cokolwiek tylko macie. Większe przegródki, tutaj umieścimy stopery, igły. Do największej bez problemu zmieścimy nożyczki, nie wiem, komplety dodatkowych ledkorów. Wszystko tak naprawdę z tych drobnych akcesoriów zmieści się w jednym karpiowym pudełeczku. Kolejna nowość to seria żyłek, żyłki Dreamline. Są to żyłki wykonane z japońskich włókien. Naprawdę najwyższa klasa żyłek, jaką możemy spotkać na rynku. Karpiowe serie charakteryzują się ogromną wytrzymałością, odpornością na przetarcia, małą rozciągliwością. Dzięki temu nawet te od 0,35 do 0,40 możemy stosować przy wywózkach. Średnice mniejsze, myślę, że tak 0,30-0,33 to idealny wybór do łowienia zrzutu. Dostępne są dwa kolory, camo i taki ostro pomarańczowy, który jest świetnie widoczny w nocy, czy na przykład w holu z pontonu między gałęziami, kiedy musimy naprawdę widzieć naszą linkę, żeby zobaczyć, co się dzieje w wodzie. Dopełnieniem serii żyłek są żyłki przyponowe. Steve Chodling, czyli żyłka do montowania przyponów typu chod. Co ciekawe, jest na tyle sztywna, że możemy ją kształtować w palcach, nie potrzebujemy do tego pary wodnej. Druga nowość, Zigline, żyłka do połowów toni wodnej, tak zwaną metodą Zigriga. Świetnie sprawdzi się przy połowach powierzchni, ponieważ jest w pełni pływająca i bardzo odporna na przetarcia. Kolejna nowość, nowe kuferki. Mamy dwa kuferki w ofercie, w dwóch rozmiarach. Są wykonane z materiału EVA, czyli w 100% wodoodporne. Warto tutaj wspomnieć, że jak otworzymy kuferek, to mamy wewnątrz dodatkową kieszonkę, w której możemy umieścić na przykład przypony, paczki haczyków, wszystkie płaskie rzeczy nam wejdą tutaj, a wszystkie plecionki, drobne akcesoria, materiały PVA umieścimy w tej głównej przegródce. Pełna minimalizacja. Mieliśmy sugestie zarówno od naszych testerów, od naszych klientów, że nasz worek Terytory miał tutaj pełny dół z otworami i za wolno puszczał wodę. Przerobiliśmy ten worek zgodnie ze sugestiami, zamontowaliśmy cały dół z siatki, dzięki temu odpływ wody jest bardzo szybki. Łatwo wyjmujemy rybę z wody, wstawiamy ją na wagę, ważymy. Wszystko jest precyzyjne, szybkie i wypuszczamy. To tylko kilka z nowości, które wypuszczamy na rok 2020. Mam nadzieję, że Wam się podobały i więcej już wkrótce. Dziękuję bardzo, cześć.